Potrzebuję pieniędzy. Szukam pracy. Muszę znaleźć jakąś ofertę. No proszę, co my tu mamy? Nie lubię. Ale wricha. A, to ciekawe. Mam cię. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Cholera, co się dzieje? Dzisiejsza młodzież chce na święto jakieś runy deszczu ognia i inne uriziele. A za moich czasów cieszyłem się ze zwoju światło, bo przynajmniej mogłem do klasztoru po ciemku trafić. Spadaj! Niewychowana młodzież, niedoczekanie, brak szacunku do starszych. Gdybyś żył w moich czasach, to byś musiał karbić zębacze nogą, żeby uciec. Kiedyś, jak jeszcze nie było bariery, to złoto było na wyciągnięcie ręki. A te robary przyszły i przez nich mamy lasy pełne bandytów, bidę i nędzę. Człowiekowi życie odechciewa. A few moments later. A w dodatku nie głosowałem dla robara drugiego, tylko na jego kuzyna i mnie się to osobiście nie podoba. Się obdarz mi swą łaską i tak dalej. 2000 years later. Witajcie, moi drodzy, w krainie wiecznego ukojenia. Ja jestem Gizmo i dzisiaj macie szansę pracować z najlepszą ekipą na tym kontynencie. Na początku pójdziecie się przebrać, a później każdy z was zostanie przydzielony do konkretnego działu. Zajmujemy się tworzeniem zabawek i przedmiotów, które później rozdajemy ludziom na święta. Roboty mamy w brud, także czy macie jeszcze jakieś pytania? Słucham? Przepraszam bardzo, czy mógłbym pracować na siedząco, bo tak się składa, że mam hemoroidy 8 stopnia i muszę dużo siedzieć. Takie zalecenie dał mi mój mag rodzinny, a w ogóle to w 90. Go zaraz dorwę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Gdzie znajdę waszego przywódcę? Chodzi ci o śniętego Mikołaja? Jego tożsamość jest tajna. Setek lat nie została nikomu z zewnątrz ujawniona. Sardas potrzebuje dostawy świeżych trupów, bo z tamtymi już skończył. Miałem ci przekazać. No debilno. Po zbiórce się rozliczymy. A teraz won i przekaż mu, że zaraz przyjdę. Sardas? A co? Cisza! Koniec zbiórki! Przebrać się i do roboty! Gdzie znajdę Sardasa? Jakiego Sardasa? Ja o niczym nie wiem. Tożsamość Mikołaja jest przecież tajna. Nie przyszło mi na myśl, żeby ją zdradzić. A poza tym Sardas jest bardzo zajęty i nie lubi gości. Nigdy nie zdradzacie siedziby miejsca, w którym przebywa Mikołaj. Zostałbym za to zabity, albo co gorsza, wygnany. A tak w ogóle, to co ty tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tam tutaj zlądowałem. To ciekawe. Doskonale, doskonale. Wróciłem. Kto śmie przeszkadzać mi w moich... Jesteś już. Masz na sobie interesujący pancerz. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem. Dobra, dobra. Dobre mają tu piwo? Chyba żartujesz. Ja mówię poważnie. Tylko żartowałem. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Nie ustawaj w wysiłkach. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Udało się. Postępujmy dalej zgodnie z planem.